Wejdź na www.angielskizmarcinem.pl i zostań moim uczniem. Moi drodzy, witam was w sobotnią wieczór albo noc, w zależności od tego, jak dobrze poszło mi edytowanie tego odcinka. Dzisiaj jest 10. odcinek czasowników nieregularnych, co oznacza, że do końca zostały tylko 2 odcinki, moi drodzy. 2 odcinki i jesteśmy mistrzami czasowników nieregularnych. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo podekscytowany. Znacie już zasady, tak jak zawsze. Najpierw mówię czasownik po polsku, później po angielsku tłumaczę 3 formy tego czasownika, później 3 zdanka, a na końcu wasz ulubiony quiz time, który pozwoli wam na powtórzenie całego nauczonego materiału. Dzisiaj jest też dla mnie specjalny odcinek, ponieważ na YouTubie mamy już ponad 4100 osób, które subskrybują nasz kanał. Mówię nasz kanał, bo bardzo często przesyłacie mi jakieś prośby albo zapytania, a ja bardzo chętnie je spełniam. Ostatnio dostałem taką konstruktywną prośbę, przestań tak machać rękoma. Nie jestem w stanie obiecać, że mi to wyjdzie, ponieważ mam 1000 ruchów na sekundę zazwyczaj i żebym mówił wolniej, co staram się w tym momencie robić. Zobaczymy, jak wyjdzie do końca odcinka. Z okazji 4000 subskrypcji na mojej stronie jest też dostępny mój kurs gramatyczny z 50% zniżką. Zazwyczaj nie lubię zniżek, no bo wiem, ile ciężkiej pracy włożyłem w ten kurs. Ale z tej okazji, czemu by nie, zaszalejemy. W tym tygodniu spotkamy się też 3 razy, ponieważ odpowiadam na kolejną prośbę dotyczącą filmiku o słówkach. Będą słówka. Powiem wam, jak ja uważam, jak najlepiej uczyć się słówek, w jaki sposób to robić i nauczymy się kilku nowych idiomów i kilku nowych słówek. Także ten tydzień zapowiada się pod znakiem Angielski z Marcinem. Pamiętajcie proszę o subskrypcjach, pamiętajcie proszę o łapkach w górę albo w dół, pamiętajcie też o tym, że możecie wesprzeć mnie na Patronite. Zaczynamy? Jesteście gotowi? 3, 2, 1, go! Angielski z Marcinem. Ha, tfu! Pluć! Spit, spat, spat. Lamy plują codziennie. Lamas spit every day. Lama plunęła wczoraj. The llama spat yesterday. Lama plunęła dzisiaj 3 razy. The llama has spat 3 times today. Rozdzielać. Split, split. Split. Nikt nas nie rozdzieli. No one will split us. Oni się wczoraj rozdzielili? They split yesterday. Podzieliłem to ciasto na 3 kawałki. I have split this cake into 3 pieces. Rozprzestrzeniać się. Spread, spread, spread. Wirusy rozprzestrzeniają się codziennie. Viruses spread every day. Wirus rozprzestrzenił się wczoraj. The virus spread yesterday. Wirus się rozprzestrzenił. The virus has spread. Skakać, odskakiwać. Spring, sprang, sprang. Tygrysy skaczą codziennie. Tigers spring every day. Wczoraj odskoczyłem. I sprang yesterday. Przed chwilką od tego odskoczyłem. I have just sprung from it. Stać! Stand, stood, stood.
Nie lubię stać. I don't like to stand. Ona wczoraj stała obok mnie. She stood next to me yesterday. Przed chwilką tam stałem. I have just stood there. Kraść. Steal, stole, stolen. Nie lubię kraść. I don't like to steal. Ona wczoraj ukradła aparat. She stole the camera yesterday. Ten obraz został skradziony. This painting has been stolen. Przyczepiać, naklejać, kleić się. Stick, stack, stack. Trzymajmy się planu. Let's stick to the plan. Wczoraj przyczepiłem znaczek na list. I stuck the stamp on the letter yesterday. Dzisiaj przykleiłem 3 naklejki. I have stuck 3 stickers today. Urządlić, żądlić. Sting, stang, stang. Nie lubię pszczół, które żądlą. I don't like bees which sting. Pszczoła urządziła mnie wczoraj. A bee stung me yesterday. Nigdy nie zostałem urządlony. I have never been stung. Śmierdzieć. Stink, stank, stank. Jesteś do bani. You stink. On wczoraj strasznie śmierdział. He stank horribly yesterday. Ja nigdy nie śmierdziałem. I have never stank. Uderzać. Strike, struck, struck. Uderzam go codziennie. I strike him every day. Piorun uderzył w to drzewo wczoraj. The lightning struck that tree yesterday. Nigdy nie zostałem uderzony piorunem? Jasne. I have never been struck by lightning. No, to kochani, nauczyliśmy się 10 nowych czasowników nieregularnych. Teraz sprawdźmy w praktyce, jak wygląda nasza wiedza. 3, 2, 1. Lama wczoraj na mnie splunęła. The llama spat on me yesterday. Oni się przed chwilą rozdzielili. They have just split.
Wirus się ostatnio rozprzestrzenił. The virus has spread recently. Wczoraj podskoczyłem. I sprung yesterday. Ona wczoraj tam stała. She stood there yesterday. Dzisiaj ukradłem 3 aparaty. I have stolen 3 cameras today. Trzymajmy się planu. Let's stick to the plan. Pszczoła ukąsiła mnie dzisiaj 3 razy. The bee has stung me 3 times today. On wczoraj śmierdział. He stank yesterday. To mnie wczoraj uderzyło? It struck me yesterday. Mam nadzieję, że dzisiaj było 10 punktów, kochani. Jeżeli nie, to rewind i jeszcze raz poprosimy od początku cały filmik, żeby wam to się wbiło do waszych pięknych główek. Dziękuję wam uprzejmie za ten piękny odcinek. Naprawdę doceniam to, że dotrwaliście do końca. Przypominam wam o promocji na mój gramatyczny kurs, jak i również o tym, żeby zostawić łapkę w górę, albo w dół, albo zasubskrybować mój kanał. Widzimy się w tym tygodniu, tak jak mówiłem już wcześniej, 3 razy. Także jeszcze nacieszycie się moją piękną mordką, a na razie trzymajcie się, miłej sobotniej nocy, miłego sobotniego wieczoru, miłego tygodnia, w zależności kiedy mnie oglądacie. Jesteście najlepsi, uczcie się pilnie angielskiego, do zobaczonka niebawem.